Cześć wszystkim. Chciałbym dzisiaj poopowiadać troszeczkę o efekcie indukcyjnym, no bo jest to takie trochę zagadnienie, no powiedzmy, że edukacyjnie trochę trudne i zawsze muszę jakoś tak poświęcić na to trochę czasu, żeby to komuś wyjaśnić, a opisowo nie zawsze to zdaję sprawę, więc stwierdziłem, że po prostu nagram tak na szybko. Wyjaśnię, o co chodzi, żeby mniej więcej, no nie tylko oczywiście maturzyści, ale też inni na tym skorzystali. Myślę, że i nawet nauczyciele też mogą z tego filmiku sobie skorzystać. Efekt indukcyjny, czyli takie przeciąganie liny, mówiąc tak bardziej kolokwialnie. No dobra, no to do rzeczy. Wiązania kowalencyjne spolaryzowane, nie? No to zacznijmy od wiązania OH. No jest ono spolaryzowane, atomy różnią się elektroujemnością i tlen jako bardziej elektroujemny, no bardziej ściąga do siebie elektrony, więc to wiązanie jest spolaryzowane, co możemy zaznaczyć na przykład takim klinem z tym grubszym końcem w stronę tlenu, co oznacza, że tlen po prostu ściąga do siebie te elektrony, ta gęstość elektronowa tam jest większa, po prostu te uwspólnione elektrony więcej czasu spędzają krążąc wokół jądra tlenu niż wokół jądra wodoru. Inaczej też możemy to oznaczyć na przykład w taki sposób, tak zwanymi ładunkami cząstkowymi, czyli delta plus i delta minus, no bo jądro wodoru jest tak jakby odsłaniane bardziej przez to, że te elektrony krążą tak jakby więcej czasu krążą nad tym jądrem tlenu niż wodoru, a tlen miałby jakby taki pozorny nadmiar elektronów, no bo te uwspólnione elektrony po prostu tam więcej czasu spełniają, nie? Więc to jego jądro jest tak jakby bardziej osłaniane i ma taki, jakby nazywamy to cząstkowym ładunkiem ujemnym. Maturzyści często tego słowa nie znają, za to często znają słowo parcjalny. No to jest to samo, chociaż takie troszeczkę, no może nie, że to jest złe niedomówienie, tylko po prostu, bo słowo parcjalny to często poznają właśnie na biologii, tam ciśnienie parcjalne i tak dalej. Chociaż w polskiej nomenklaturze, literaturze technicznej, generalnie naukowej stosuje się słowo raczej cząstkowy. No parcjalne to po prostu pewno wynika, że ktoś kiedyś źle przetłumaczył, a reszta to powtarza. No zresztą nic nowego, jeżeli chodzi o pisanie podręczników, to po prostu przepisywanie kogoś innego. No dobrze, no ale teraz do rzeczy. To było wiązanie OH, ale rozpatrzymy sobie też wiązanie OS, czyli tlen siarka. Ono jest też spolaryzowane i to w taki sam sposób jak wiązanie OH, no bo ten tlen jest tutaj z tych trzech najbardziej elektroujemny i również sobie możemy to oznaczyć tymi ładuneczkami cząstkowymi. Ale rozpatrzmy teraz taką sytuację. A co jak atom tlenu będzie związany i z siarką, i z wodorem? No tu niby sprawa prosta, no bo tlen jako najbardziej elektroujemny, celowo sobie go zaznaczyłem na czerwono, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, bo będziemy o tym tlenie teraz sporo dyskutować. Zaznaczyłem go sobie tak na czerwono, nie? No i teraz zobaczmy. Mamy taką pierwszą startową sytuację. Tutaj też możemy sobie jakieś tam ładunki cząstkowe zaznaczyć, z tym, że w przypadku tlenu i wodoru zaznaczyłem je sobie indeksami jedynkami. No, zaraz wyjaśnię wszystko dlaczego. I to jest nasza startowa sytuacja. Tlen ściąga do siebie elektrony i to ściąga je, oj, przepraszam, ściąga je zarówno od strony siarki, jak i od strony wodoru. Nie ściąga sobie te elektrony. Ale gdybyśmy do tego atomu siarki przyłączyli dodatkowy atom tlenu, no to przecież on też wyciąga od tej siarki elektron w swoją stronę. A zatem ten nasz czerwony atom tlenu, dlatego jest czerwony, żeby było wiadomo, o którym mówię, ma tutaj z lewej strony konkurencję, więc z tej strony ściągnie ich do siebie trochę mniej. Ściąga, ale jest ich tam dla niego mniej dostępnych, bo ma konkurencję, która też robi to samo. I teraz musimy sobie zdawać sprawę z dwóch rzeczy. Pierwsza, elektroujemność, czyli powiedzmy ta siła, z którą atom ściąga elektrony do siebie, ale jest jeszcze druga rzecz. Elektrony się odpychają. Więc jeżeli atom tlenu ściąga tutaj od strony lewej, próbuje ściągnąć elektrony, ale że mniej się mu to udaje, bo ma konkurencję, to oznacza, że łatwiej jest ściągnąć elektrony tu, od wodoru, z prawej. Dlaczego? Dlatego, że skoro od strony siarki będzie ich mniej, to się będą te od strony wodoru mniej z nimi odpychać, więc mogą podejść bliżej. Mogą podejść bliżej i to wiązanie będzie bardziej spolaryzowane. Te ładunki cząstkowe też będą inne niż w tej naszej startowej sytuacji. Stąd tutaj są te indeksiki dwójki nad siarką i nad ładu przy ładunku siarki i siarki, tlenu i wodoru. Ale
Gdybyśmy tam przyłączyli jeszcze jeden atom tlenu, to mamy jeszcze większą konkurencję dla tego atomu tlenu, więc tu od strony lewej on ściągnie sobie jeszcze mniej elektronów, a zatem łatwiej ściągnąć je z tej strony, bo będą sobie mniej przeszkadzać z tymi elektronami od strony siarki. Co zatem z tego wynika? Że te ładunki nie są równe i największy ładunek dodatni, czyli najbardziej odsłaniane to jądro wodoru, to jest właśnie w tym ostatnim przypadku. Tam jest największy ładunek dodatni, to wiązanie OH jest coraz bardziej spolaryzowane. I uczulam tutaj przed patrzeniem się na skalę Paulinga. No bo ona może była dobra, ale wtedy, gdy powstała, czyli niecałe 100 lat temu, bo niedługo jej stuknie 100 lat. I nie rozumiem, dlaczego jest tak ciągle wałkowana, chociaż jest to właściwie przeżytek. I można by ją zastąpić no, czymś innym bez jakiejś specjalnej szkody dla edukacji, a nawet z pożytkiem. W każdym razie, do czego zmierzam? No do tego zmierzam, że te ze skali Paulinga, jak popatrzymy na elektroujemności, a tlen 3,5, wodór 2,1 czy tam 2,2, no to by wychodziło, że wiązanie OH ma jakąś tam polaryzację i ono zawsze powinna być taka sama. Nie? Gdyby była zawsze taka sama, to wszystkie kwasy tlenowe bez wyjątku miałyby łącznie z wodą taką samą moc, a nie mają. A nie mają, właśnie się tą mocą różnią. No i dzisiaj sobie poszukamy odpowiedzi na to, dlaczego się różnią i co na to wpływa. Czyli generalnie uwaga na skalę Paulinga, bo ona nas tutaj zawodzi i wręcz zwodzi, natomiast w rzeczywistości to wiązanie OH jest w każdym przypadku inaczej spolaryzowane i ono tutaj rośnie w tych trzech kolejnych, ta polaryzacja wiązania rośnie, a skoro rośnie, to coraz łatwiej jest oderwać, znaczy oddysocjować temu kationowi wodoru po prostu. No dobrze. To jest jeszcze raz nasza startowa sytuacja. A co jak zamiast tlenu przyłączymy atom wodoru? Najmniej elektroujemny z tych trzech atomów, które tutaj mamy, nie? Atomów trzech pierwiastków. Tlen najbardziej, wodór najmniej. No to siarka sobie przecież też ściąga tu w swoją stronę te elektrony wiążące. To siarka ma ich teraz więcej, przez co ten atom tlenu może ich do siebie ściągnąć więcej. A skoro może ściągnąć z tej strony więcej, to znaczy, że z prawej strony będą się one bardziej odpychały z tymi elektronami od lewej strony. To znaczy, że ich ściągnie od prawej strony mniej, więc to wiązanie będzie mniej spolaryzowane niż w przypadku właśnie byłoby tym naszym startowym. A co jak przyłączymy jeszcze jeden atom wodoru? No to się nam sytuacja jeszcze dla tego tlenu tutaj polepszy, bo sobie jeszcze bardziej ściągnie elektrony tutaj od strony lewej, przez co tu od prawej ściągnie ich mniej, no bo się będą bardziej odpychały z tymi od strony siarki, więc najmniej spolaryzowane będzie to wiązanie OH w tym trzecim przypadku. Czyli tutaj najmniejszy ładunek dodatni będzie miał ten atom wodoru właśnie w tym ostatnim przykładzie, nie? Czyli to delta 3 będzie tutaj najmniejsze. Czyli tutaj coraz trudniej odejść kationowi wodoru, jak tam przyłączamy te kolejne atomy wodoru. No dobrze, to jest oczywiście troszeczkę wszystko bardziej skomplikowane, ja tutaj troszeczkę upraszczam, bo chcę tylko zasadę pokazać, nie uwzględniam tutaj na przykład, że tam w układach tych z tlenem mamy jeszcze tak zwany rezonans elektronów, no ale rezonansem wszystkiego nie wyjaśnimy, więc my tutaj teraz patrzymy na to, na polaryzację, a rezonans możemy sobie akurat tutaj darować. No w każdym razie, i tak się o nim w szkole nie mówi. W każdym razie zobaczmy na to. Mamy cząsteczkę wody. W cząsteczce wody jest symetryczna, równocenne te atomy wodoru. No od każdego ściąga z tą samą siłą tlen te elektrony, więc jeżeli każdemu atomowi wodoru przypisać ładunek jakiś tam dodatni, no to drugi będzie miał taki sam, a atom tlenu będzie miał dwa razy większy, tyle że ujemny, no bo nic w przyrodzie nie ginie. Ale zobaczmy, a gdybyśmy ten atom wodoru, ten tutaj po lewej stronie, zastąpili sobie na przykład grupą CH3, od której można tych elektronów wyciągnąć więcej, no bo przynajmniej znacznie mniej elektroujemny atom węgla związany z jeszcze mniej elektroujemnymi atomami wodoru i to aż z trzema, więc z tej strony łatwiej jest ściągnąć elektrony niż w przypadku wody, co oznacza, że z tej strony będą mniej ściągane od strony wodoru, no bo będą się sobie bardziej przeszkadzać, odpychać się z tymi elektronami tam od strony grupy CH3.
Więc znowu tutaj to wiązanie będzie inaczej spolaryzowane, to wiązanie OH oczywiście, i mniej spolaryzowane. No a jak jeszcze wydłużymy ten łańcuch węglowy, no to jeszcze sobie tutaj te polaryzacje wiązania OH obniżymy. A z kolei jakbyśmy tam przyłączyli atom chloru, który jest no, zdecydowanie bardziej elektroujemny niż wodór czy nawet węgiel, no to tutaj w tym przypadku nam polaryzacja tego wiązania wzrośnie. A zatem tutaj największy ładunek dodatni to będzie właśnie to delta 4+, a najmniejszy delta 3+. Tu będzie kwas najsłabszy, tutaj będzie najsilniejszy. No czyli zobaczmy, no wiemy wszyscy, że H2SO4 jest mocniejszy od H2SO3, ale gdybyśmy sobie taki hipotetyczny kwas otrzymali, to on byłby z tej trójki najsłabszy. Mówię, że hipotetyczny, no bo raczej taki nie istnieje. Generalnie podstawniki, które wyciągają elektrony, zwiększają kwasowość związku. I teraz zobaczmy z kolei na to, że tutaj, jeżeli porównamy te dwa związki, to jeden jest alkoholem, a drugi kwasem karboksylowym. Kwasy karboksylowe są zdecydowanie mocniejszymi kwasami niż alkohole, a to wynika też właśnie stąd, że tutaj w towarzystwie grupy OH, nie, mamy grupę OH, w jednym przypadku jest CH2, a w drugim przypadku CO, gdzie mamy konkurencję znowu, która stara się wyciągać elektrony, no nie tylko tutaj z najbliższego otoczenia, ale także z tego łańcucha alkilowego. Tak samo tutaj, no też jest jakieś ściąganie tych elektronów, zaraz to będziemy dalej wyjaśniać, no ale mimo wszystko ta grupa OH tam jest w przypadku kwasu karboksylowego na bardziej poszkodowanej pozycji niż w przypadku alkoholu. No i zobaczmy, że podstawnik może albo wyciągać, albo dostarczać tych elektronów. No tutaj się skupimy na tym, co może nam ich dostarczać, że takie łańcuchy alkilowe mogą nam generalnie dostarczać, ale jak tutaj mamy jakiś konkurencyjny atom tlenu, no to on też będzie konkurował o te elektrony właśnie z tego łańcucha. Ale jeżeli ten atom tlenu odsuniemy od grupy OH, tak jak tutaj odsunęliśmy go, no to stąd już jest te elektrony ściągnąć łatwiej. Nie? Ściągnąć łatwiej niż na przykład tutaj z tej strony je ściągać, więc bardziej kwasowy będzie ten związek po lewej, no bo tam wiązanie OH znowu będzie bardziej spolaryzowane. Czyli zobaczmy tutaj na ten dolną parę, mamy kwas octowy i chloroodstowy. No chloroodstowy będzie mocniejszy, dlatego że tam grupa OH ma konkurencję w postaci atomu chloru. Nie? Czy ogólnie grupa karboksylowa, tak to nazwijmy, no bo ona cała ściąga elektrony w swoją stronę z tego łańcucha alkilowego, ma tam konkurencję w postaci atomu chloru. A zatem kwas chloroodstowy jest mocniejszy. Podstawniki dostarczające elektronów do grupy karboksylowej nam obniżają kwasowość, a podstawniki wyciągające elektrony no, nam ją akurat wzmacniają tę kwasowość. No i teraz zobaczmy, jeżeli sobie uszeregowałem takie cztery kwasy karboksylowe, no to najmocniejszy jest ten po lewej, on jest akurat nietrwały i prawdopodobnie nikt nie zmierzył jego, nie miał nawet okazji zmierzyć jego stałej dysocjacji kwasowej, no ale będzie akurat z tej czwórki najmocniejszy. Tu mamy właśnie kierunek wzrostu mocy kwasu. Ale teraz zobaczmy, jeżeli sobie zobaczymy na ten kwas octowy i na przykład kwas szczawiowy. Ta nasza czerwona grupa COH no w tym przypadku może ściągać elektrony od tego łańcucha alkilowego, ale tutaj na dole w przypadku kwasu szczawiowego, no to ona sąsiaduje z czym? No z grupą karboksylową drugą, która też próbuje ściągnąć elektrony w swoją stronę, nie? Czyli jedna próbuje w swoją, druga próbuje w swoją, no i wychodzą na tym właściwie na zero. A w związku z tym zobaczmy, że jeżeli Ka dla kwasu octowego to jest 1,8 razy 10 do minus 5, oczywiście mówimy o wodnych roztworach 25 stopni Celsjusza, no to tutaj w tym przypadku jest to kilka tysięcy razy więcej, no bo jakieś 3000 razy większa ta stała dysocjacji, nawet druga stała dysocjacji kwasowej jest większa
niż w przypadku, i to prawie 10 razy niż w przypadku kwasu octowego. No, hydroksokwasy czy nawet aminokwasy no, też są bardziej mocniejszymi kwasami niż same takie niepodstawione kwasy karboksylowe. Na przykład zobaczmy 1,5 razy 10 do minus 4, a w przypadku glicyny 4,5 razy 10 do minus 3. Także widzimy, że też jest wzrost tej kwasowości, czyli generalnie mocy kwasu. Ale zobaczmy też na te łańcuchy. No w jednym i w drugim przypadku mamy łańcuch do grupy karboksylowej trójwęglowy podłączony, ale mocą jednak się różnią te kwasy. Pytanie dlaczego? No bo te atomy tlenu, czy ogólnie grupa karboksylowa, no próbują ściągnąć do siebie elektrony, ale to przecież nie jest tak, że to działa tak jak magnes, nie? Że im dalej coś oddalimy od magnesu, tym słabiej to przyciąga. No jest różnica, czy ustawię coś 2 cm od magnesu, czy metr od magnesu. No to jest różnica. No jakiś gwóźdź metr od jakiegoś tam małego magnesu, nawet takiego silnego, neodymowego, no to mu to, że tak powiem, ścioryba, czy tam ten magnes jest, czy nie, bo jest po prostu od niego daleko i tego oddziaływania tam prawie daleko nie ma. I teraz zobaczmy. Tutaj narysujemy dwa wzory tych związków i tak sobie takie tam zrobimy o tak, tak, tak jest po prostu, jak nam słabną z odległością ta siła ściągania elektronów przez grupę karboksylową. No to widzimy, że w tej sferze powiedzmy najsłabszego oddziaływania no jest ta jedna końcowa grupa metylowa. Ale w tym drugim przypadku, jak zrobię to samo, no to zwróćmy uwagę, że przecież obydwie grupy metylowe są w tej strefie bliższej grupy karboksylowej, czyli w strefie silniejszego oddziaływania, więc te łańcuchy rozgałęzione silniej nam obniżają kwasowość, bo po prostu umożliwiają dostarczenie do tej grupy karboksylowej więcej elektronów. Więc stąd właśnie się bierze to, że ten kwas izomasłowy jest słabszy. No zobaczmy tutaj, w tej parze no mocniejszy będzie zdecydowanie ten po lewej, bo jest tam większa konkurencja dla grupy karboksylowej o te elektrony z łańcucha alkilowego. A z kolei tutaj no zdecydowanie mocniejszy będzie kwas dichloroocetowy, no bo tam jest podwójna konkurencja w tej samej odległości od grupy karboksylowej, zresztą podwójna konkurencja o te elektrony. A na przykład zobaczmy tutaj, w tej parze na górze mocniejszy będzie ten kwas fluoroocetowy, no bo fluor jako bardziej elektroujemny silniej ściąga do siebie elektrony niż atom chloru. A z kolei w tej parze na dole no, grupa CH3 nam dostarcza tych elektronów, nie? Tutaj ta grupa CH3 dostarcza elektronów, z kolei grupa NO2 konkuruje o elektrony z grupą CH3. Bo ona ściąga do siebie elektrony tutaj, tak, więc konkuruje o te elektrony z grupą CH3, stąd też ten kwas 2-nitropropionowy jest mocniejszy. No dobrze, jak zobaczymy teraz na kwasy karboksylowe, no to kwasy karboksylowe no w wodzie są generalnie kwasami słabymi. Takie przynajmniej niepodstawione, no bo przepraszam, tu nie można powiedzieć, że wszystkie kwasy organiczne są słabe. Nie, one potrafią być bardzo mocne, żeby tu nie wpadać w taką pułapkę, bo potrafią kwasy organiczne być kwasami bardzo mocnymi, nawet mocniejszymi niż jakieś tam siarkowy i tak dalej. No ale zobaczmy, jak to się zmienia w szeregu homologicznym. No startujemy od tego 1,8 razy 10 do minus 4 i widzimy, jak ze wzrostem łańcucha nam ta moc spada, ale ona się w końcu ustala na jakiejś tam wartości. A to wynika stąd, że po prostu jak to już są oddalone te atomy węgla, tak, grupy tam CH2 czy tam jakieś inne od tej grupy karboksylowej, no to już to jest wszystko wsioryba, jak to jest tak daleko, nie? To jest tak, jakbyśmy sprawdzali, nie wiem, wpływ faz Księżyca na Ziemi na pogodę na Marsie, nie? No to trochę, że tak powiem, jest ten wpływ mały, nie? Jest taki, że tak powiem, zaniedbywalnie mały. No to tak samo tutaj, już po prostu w pewnej chwili to ta moc praktycznie nie zależy od długości łańcucha, bo po prostu no ten tlen to jest tak, jakbyśmy 2 cm i metr od magnesu coś ustawili, nie? No dobrze, no więc generalnie przy tych dłuższych łańcuchach ten wpływ już jest pomijalny. Ale teraz zobaczmy, no bo
Wzrost kwasowości alkoholi. Czy umiemy teraz powiedzieć, dlaczego taki etanodiol jest bardziej kwasowy niż etanol? Myślę, że tak. Myślę, że umiemy, no bo konkurują ze sobą o elektrony, nie? Z tego samego łańcucha węglowego. Ale zobaczmy na to. Taka sytuacja w roztworach wodnych na koniec. Mamy sobie propan 2-ol, nie? Czyli pospolicie bardziej zwany izopropanolem. I mamy jego heksafluoropochodny. Ten w wodzie ma odczyn obojętny, no nic zaskakującego. Ale uwaga, bo ten rozpuszczony w wodzie ma zdecydowanie kwasowy odczyn, ten roztwór. Dlaczego? Bo jego stała dysocjacji w wodzie, czyli chodzi oczywiście o to, nam będzie dysocjować, nie? Odejdzie stąd ten H+, to jest, zobaczmy, 3,8 razy 10 do minus 10. To jest stała, która jak najbardziej nam pozwala, żeby to coś dysocjowało w wodzie i było w wodzie kwasem. Zwróćmy uwagę na to, że przecież na przykład fenol też ma kwasowy odczyn roztworu wodnego, a zwróćmy uwagę na jego stałą dysocjację. Mniejsza, czyli ten alkohol, ten heksafluoroizopropanol jest bardziej kwasowy, jest silniejszym kwasem niż fenol. Pomimo tego, że jest alkoholem. Tu uspokajam maturzystów, bo oni będą oczywiście wpadać często w panikę, jak takie coś zobaczą, że nie muszą znać właściwości oni muszą znać właściwości niepodstawionych alkoholi, czyli nikt ich nie będzie pytał o takie coś na maturze bez odpowiedniego tekstu wstępnego. Maturzysta może wiedzieć to, co musi wiedzieć, że takie alkohole znać, że tu będzie odczyn obojętny. No to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się to komuś przydało i że się wiele rzeczy udało, że tak powiem, no, wyjaśnić. Pozdrawiam, cześć.